środa, godzina, nawet nie wiem ileś minut po piątej. A my gotowi do drogi. Jesteś gotowy, kochanie? Nie. Nie? Nie jesteś gotowy? To tak tutaj sobie chodzi od śpioszka. Tak sobie śpioszka, kiedy się jest tego zespana jeść. Nie wiem, o co chodzi. O co chodzi, tak się zdziekują. Co? O co chodzi? Ja bym się chce spać. Przestańcie tu się kręcić, tylko kładźcie się spać ze mną, nie? Powiedz. No, tak. Ale daje słońce. Mamy godzinę 9:20. Jedziemy już ile czasu? 3 godziny i pokazuje nam, że zostały 2. Także nie jest tak źle, ale po prostu słońce tak daje. Pogoda jest cudowna, co mówisz? Więcej niż 3. Jedziemy już chyba 3,5 godzinki. No, muszę się jakoś schować przed tym słońcem. Nie widzę. Nie mogę patrzeć. W ogóle chcę się pomalować za chwilę, żeby już na miejscu być, wiecie, pomalowano. A możemy się trochę zajść w związku z tym, że... O! W związku z tym, że trzęsie. Także wezmę się chyba za malowanie. Pogoda jest cudowna. Mam nadzieję, że w Zakopanem też będzie tak pięknie, słonecznie. I w tym śniegu taka piękna sceneria. Już sobie to wyobrażam. I będę miała wam na pewno dużo, dużo do pokazania. Także ten vlog mam nadzieję, że będzie tylko z jednego dnia. Bo właśnie liczę bardzo na to, że będzie dużo, dużo do pokazania. Zresztą na pewno tak będzie. Jeszcze nie mamy konkretnego planu na dzisiaj. Musimy zaraz zdecydować, gdzie dzisiaj idziemy. Żeby nie tracić czasu i po prostu od razu sobie zacząć wyprawę. Słuchajcie, jesteśmy godzinę od celu. Zobaczcie, zrobiłam sobie jako taki makijaż na tyle, na ile mogłam to zrobić w samochodzie. Malowałam sobie buzie, brwi i... Kurde. No i się zatrzymują. To jest uwieczniane. Po prostu ktoś nam się zatrzymał centralnie przed... Nie wiem, jak to nawet określić. Mało mu nie wjechaliśmy w tyłek. Przed nami. Ale nic się nie stało. Nic się nie stało, wszystko jest pod kontrolą. Wracając do makijażu. Zobaczcie, pomalowałam sobie oczko cieniami i próbowałam zrobić kreskę na linii, że stwierdziłam, że będę hardcorem, ale minimalnie tylko to zrobiłam. Mówię, nie, lepiej nie, bo po prostu zepsuję sobie wszystko i tylko się zdenerwuję. Także jest z grubsza to zrobione i później sobie tylko jak już dojedziemy na miejsce, to sobie zrobię wyciągniętą, wiecie, jaskółkę i pomaluję rzęsy, żeby tutaj sobie krzywdy nie zrobić. Powiem wam, że już mam piękne widoki. Ja byłam w górach ostatnio z rodzicami jako, nie wiem, taka dosyć mała nastolatka, powiedzmy, nie wiem jak to brzmi. Nie wiem nawet ile miałam lat, może z 12, 13 pewnie, jak byliśmy w górach. Dosyć dawno już, a Tomek jeszcze nie był w Zakopanem, więc dla niego to w ogóle taka nowa rzecz. Podobają ci się te drogi, taki tu lasek pod górkę. Tomkowi się bardzo podoba, że tak sobie jeździ, tak pod górkę, zaraz w dół. I tak się cieszę, że jedziemy sobie razem w końcu. Nie uwierzycie w to, muszę wam pokazać. Całą drogę nie padał śnieg i mówiliśmy, kurczę, fajnie jakbyśmy byli... ...przez 4,1 km. No, to jakbyśmy byli w Zakopanem, to żeby padał śnieg i zobaczcie, co się dzieje. A nie wiem, czy widać, ale tak fajnie pada. Kurczę, chyba nie widać. Nie wiem, jak mam wam pokazać. Podejrzewam, że jak wyjdziemy, to będzie lepiej widać, ale normalnie tak dosyć mocno bym powiedziała, że pada. Także super, tak się cieszymy. Już się nie mogę doczekać, już się mega cieszę. I ruszamy dzisiaj gdzieś. Gdzie ruszamy? Na Łaskie Oko? Nie wiem. Nie wiem chyba jeszcze. Tak. Chyba na Łaskie Oko, Tomek się upadł dzisiaj, no to pojedziemy. No. Niech mu będzie. Dotarliśmy. Ktoś tu mi dał mi herbatkę. Dotarliśmy na miejsce, jak widzicie, że jesteśmy w pokoju. Willa, którą wybraliśmy, to jest Willa 11, tak? Dobrze mówię? Tak się nazywa i pokój jest naprawdę bardzo ładny. Jest tak bardzo jasno, aż właśnie mówiłam Tomkowi, że mogłabym filmy nagrywać spokojnie. Zobaczcie, jak jest ładnie i jest jaśniutko. Żebym w domu tak miała jasno, to by było super. I taką przestrzeń. Zrobię wam jakiś rundur może. Domaluję sobie tylko rzęsy, kreskę i będziemy uciekać już gdzieś, bo szkoda dnia. Zobaczcie, tak rzucę wam okiem szybko. Tak to wygląda. Ja tak nie mam tylko. Tutaj zobaczcie, będę miała lustro do
selfie. Tutaj mamy szafę. Ta szafa trochę taka malutka, ale jakoś damy radę. Tam mamy szafki. Tu mamy łazienkę. Zobaczcie, jak śmiesznie tak. Fajnie, fajnie wszystko w tym, takie płytki z tym drewnem, właśnie taki styl trochę połączony jakby skandynawski z takim folkowym. Bardzo fajnie. I tu mamy balkon. Taki nie za duży, ale jak wiecie, jak jest lato, to fajnie wyjść sobie śniadanko, zjeść jeszcze coś. I tutaj powinien być widok na górę, ale jest taka mgła, że tam nie za bardzo widać te góry. Ale miejmy nadzieję, że coś uda nam się zobaczyć może rano. Zobaczcie, śnieg! Śnieg! Ja się cieszę jak dziecko, bo mamy śnieg. Już tak bardzo nie pada jak wcześniej, ale wszędzie jest śnieg. Wierzycie w to? Ja w to nie wierzę. Jest śnieg, idziemy chyba. Jest trochę późno, więc może to taki średnio dobry pomysł, ale idziemy nad morskie oko. A co tam, najwyżej będziemy wracać po ciemku. Tomek miał ochotę nad morskie oko dzisiaj iść, więc stwierdziliśmy, że komu w drogę, temu narty. Temu narty. I się cieszę jak dzieciak, ale fajnie. Ale w ogóle tak jakoś idę sobie, ale nie dociera do mnie, że jestem w Zakopanem. A do ciebie? Nie. Nie, no gdzie? Nie widać tych gór tutaj, przez jakieś blokowisko idziemy skrótem na dworzec. Więc tak jakoś nie dociera, bo nie widać tych gór. O, widzę góry, ale jest pięknie. You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know, was it serious? I need it clear. Jednak jesteśmy, słuchajcie, wylądowaliśmy na Kropówkę, bo stwierdziliśmy, że troszkę jest jednak za późno, żeby jechać na morskie oko i pewnie pojedziemy na niej jutro, tak? Z samego rana. Więc dzisiaj sobie chodzimy tutaj i idziemy na Grybołówkę. Także lepiej próbuję go wam pokazywać dookoła co się dzieje niż swoją twarz, bo tak to nic nie zobaczycie, więc a ja będę wchodzić w każdą możliwą kałużę, bo jest bardzo mokro. Take a moment right here, feeling like it's out here, driving towards the sun with a rose and a gun, feel the wind in my hair, going nowhere I swear. Ledwo mówię, ledwo oddycham, ale powiem wam, że tu jest pięknie. I tak jeszcze nie weszliśmy na górę, jestem tak zmachana, chyba dlatego, że zobaczcie, tutaj jest wszędzie zaśniżone i tak trzeba uważać, żeby nie spaść, nie poślizgnąć się tam, jak ktoś biegnie śmiesznie. A zobaczcie, jakie są widoki. Coś pięknego. Boże. Nie wiem, czy polecam, czy nie polecam wchodzenie po śniegu na górę w zwykłych czaperkach, a nie w butach przeznaczonych do tego, bo mało się nie zabiłam. Tomek mnie ratował, a ja po prostu od razu wpadam w panikę i koniec, ja już nie idę i już się ślizgam. Jest tak ślisko, uwierzcie mi, jeszcze na śniegu jest w miarę, ale po prostu momentami jest taki lód, że ledwo człowiek idzie, nawet się nie mogę wysłowić. A zobaczcie, jak jest ślicznie, w takim lasku idziemy. Ale jest zdecydowanie niebezpiecznie. Więc jak wrócę bez jedynki albo ze złamaną nogą, to nie będę zdziwiona. I ten odgłos butów chrupiących w śniegu. Wymarzony. Twoje bardziej chrupią, Tomek mi wydeptuje. O, o to chodzi. A będę miała całe pewnie mokre później. Ale co tam. A tak na marginesie moje buciki, jeśli was interesuje, to są ze sklepu rene.pl. Zobaczcie, do tego nie ma. O, zdobyta.
najmniejszy szczyt, ale powiem wam, że w taką pogodę to jest naprawdę wyzwanie, żeby tutaj wejść piechotą. Nie, w lato to jest po prostu, można się zmęczyć, ale w zimę można się zabić, naprawdę, przysięgam wam. Chodź kochani, pokaż się. Hej, kochane, jak widzicie, jesteśmy już w pokoju. Jesteśmy tak padnięci, chyba po prostu jesteśmy nieprzyzwyczajeni. Jak się chodzi po chłodzie, to też jest człowiek taki padnięty, bo jest godzina 17.48, 17.50, więc niedługo szósta. Niedługo sobie wyjdziemy na jakąś kolację, bo właśnie byliśmy tylko na Gubałówce, potem zeszliśmy, przeszliśmy się po Krupówkach i... znaczy nie zeszliśmy, zjechaliśmy kolejką, jak widziałyście, bo zejść chyba byśmy nie dali rady, bo po prostu byliśmy padnięci, nogi nas bolały i ja to już w ogóle stwierdzam, że nie mam kompletnie kondycji, bo tak mnie wszystko boli w krzyżu, tak mnie boli, tutaj kark mnie boli, wszystko, po prostu nogi. Mówię, Boże, już chyba naprawdę się starzeję, bo kondycji kompletnie nie mam. Ja się czuję taka padnięta, że szok. Ale powiem wam, że bardzo się cieszę, że przyjechaliśmy. Coś takiego innego sobie podobimy. Śmiesznie wygląda, mam głos tutaj pod spodem i bluzę na wierzchu, ale nogi mam gołe, spokojnie, ciepło jest w hotelu. Także idziemy, chyba weźmiemy sobie taki ciepły prysznic, żeby się trochę rozgrzać, wypijemy herbatkę i pójdziemy sobie właśnie na Krupówki, na jakąś kolację. Mam ochotę też na grzane wino, żeby tak sobie, wiecie, już typowo się rozgrzać i spędzić sobie tak miło wieczór, bo obiadu też żadnego nie jedliśmy, więc pójdziemy sobie na taką obiadokolację już. Mamy, powiem wam, że kawałek do Krupówek, bo idzie się tak między 15-20 minut, bym powiedziała, więc kawałek jest, ale nie ma tragedii. Myśleliśmy nawet, żeby sobie podjechać samochodem to troszeczkę bliżej i stanąć na parkingu, bo jesteśmy mega zmęczeni i wszystko nas boli, ale zobaczymy, może zdecydujemy się jednak przejść piechotą. Spójrzcie na okno, pada śnieg, pada śnieg. Trochę się odbija mój ręcznik, ale mam go na sobie, nie jestem rozebrana. Ale zobaczcie, jak pada, jest po prostu cudownie, jest przepięknie, ale jak pruszy, prześlicznie. Także wybieramy się za chwilę na kolację, już jesteśmy wymyci, troszeczkę rozgrzani, ubieramy się i będziemy lecieć na kolację. Uwaga, outfit na kolację. Tu. Golfik z Primarku, on jest na długi rękaw, tylko sobie podwinęłam, bo tu jest strasznie ciepło. Jeansy z Zary i takie taperki z Cinsey. I będę miała kurteczkę w Moro z Zary również. W sumie nie zbyt mi pasuje, ale powiem wam, że w tamtej długiej czarnej, którą miałam wcześniej w tym płaszczu, jest tak niewygodnie chodzić, bo ona jest tak dotąd, wiecie, przed samo kolano i jak chodzę, to mogę takie malutkie kroczki tylko robić i jest mi mega w niej niewygodnie, więc założę sobie tą w Moro. Także tak wygląda. Zobaczcie, te jeansy są tak świetne. Ja się w nich zakochałam. Kupiłam sobie w ogóle za duże i teraz jak byliśmy u mojej mamy, to mi troszeczkę jej przyłapała, bo kupiłam M-ki i tak, kupiłam dwie pary. Kupiłam te i takie ciemne z działu Trafaluk i tamte są dobre, też M-ki. Nawet są takie mocno obcisłe, a te M-ki po prostu były bardzo luźne. Nadal są tutaj troszkę w talii luźne i mam wrażenie, że mi się zsuwają, ale w nogach były mega, mega, mega luźne i mama mi właśnie je zwęziła. Także teraz są okej, bardzo mi się podobają. Zobaczcie, jak nam zapadało auto. Po prostu cały jest, cały w śniegu. Jest tak cudownie, że po prostu przesada. Jest prześlicznie i tyle śniegu. Ja jestem w szoku. Czy już pan coś wybrał? Tak. Czy mogę przyjąć zamówienie? Oczywiście. Jesteśmy w, chciałam powiedzieć, pizzerii, w restauracji z waszego polecenia. Adamo. Nie ma to jak grzane winko.
i zimowe herbatki. Tomek już ma zupkę. Ja mam grzane winko, bo taką już miałam ochotę od długiego czasu. Okej, myszki, my już jesteśmy z powrotem w hotelu, także chciałam się z wami pożegnać, bo podejrzewam, że ten vlog będzie fajnie, właśnie długi, troszeczkę dłuższy niż poprzedni, chociaż mówiłyście, że tamten, część z was mówiła, że tamten był idealny, tak 12 chyba minut, część z was mówiła, że za krótki, bo nie zdążyłyście się nacieszyć, więc ten podejrzewam, że będzie troszkę dłuższy, także... A poprzedni, nie, poprzedni to będzie jeszcze ten, którego jeszcze nie ma, ale może jutro będzie... Zobaczymy, bo zarenderowałam ten haul, ale zastanawiam się, czy szybko nie przerobić vloga tego z poprzednich dwóch dni i nie wrzucić go na YouTube, także no nieważne. W każdym razie zastanowię się i tak zrobię i kończę na dzisiaj, jutro się widzimy znowu, także do zobaczenia. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, dajcie kciuka do góry oczywiście, jeśli vlog się podobał i subskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze nie subskrybujecie i włączcie sobie powiadomienia pod filmem, wciskacie taki dzwoneczek i włączacie powiadomienia o moich nowych filmach, żeby je widzieć w swoich właśnie powiadomieniach. Tak, bardzo mądre zdanie. Okej, także to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo, kochane. Cieszę się, że jesteście i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!